Chcę bardzo podziękować. To było ważniejsze od wykładu. To jest świadectwo tego, że wreszcie dobiliśmy w naszej refleksji polskiej nad pracą do nauki Jana Pawła II. To kurczowe trzymanie się zwrotu typowo papieskiego, podmiotowość człowieka pracy, zwrócenie uwagi, na czym ona polega, jest także przykładem, jak ważne jest, żebyśmy wielkie słowo solidarność umieli rozumieć na drobne. To jest trudność podstawowa we wszystkich, z wszystkimi wielkimi słowami. Zamienić je na konkret życia, na konkret codzienności. Myślę, że w tym momencie jesteśmy świadkami dokonywania się owego wielkiego przemieniania tego, co było ideałem dla papieża. On solidarność wskazał jako kierunek rozwoju świata. Także jako sposób, środek przeciwstawienia się temu, co ma zmarginalizować ludzi pracy, czyli ta rewolucja techniczna, przemysłowa. Myślę, że także jest tą receptą na tę wojnę, która się rozpoczyna, wojna światowa o pracę w ciągu 30 lat najbliższych. O pracę będzie się prosiło, szukało jej 3,5 miliarda ludzi na drugiej ziemi. I niestety, czy nie wiadomo dlaczego, ale około miliarda z nich dostanie pracę. I teraz stworzyć nowy wymiar ekonomii, my ją stwarzamy. Jesteśmy znowu pionierami. Ten aspekt społeczny dodawany do różnego rodzaju protokołów, o którym pan przewodniczący wspomniał, jest niczym innym jak przetłumaczeniem na język praktyki społecznej wezwania Benedykta XVI do koniecznego zauważenia w życiu świata darmowości, widzenia, bardzo mądrze to będzie zatrzymać mi, społecznego obciążenia własności prywatnej, kapitału. Nie jest on własnością tego, który go posiada. Już Sobór Watykański II, jeszcze wcześniej to było, powiedział, że w sytuacji krańcowej i krytycznej ma prawo ten, który jest zagrożony w swoim istnieniu, sięgnąć po własność prywatną. To nie jest tak, że ona jest święta. Takie stwierdzenie w katechezach jeszcze przedwojennych czy powojennych było. Nie. Święta Ambroży mówi, że jeżeli posiadasz coś, czego nie używasz, a jest niezbędne dla tego, kto nie ma, to jesteś złodziejem, jeżeli tego mu nie dasz. Tak to nazywa. Bardzo radykalnie, ostro. To dla nas kradzież jest takie bardzo proste myślenie. Ale przepraszam, ja to chciałem tutaj bardzo podziękować. Też jestem związkiem, jestem członkiem Solidarności od 80 roku. Ale to taka droga. Proszę Państwa, chcę, bo mam temat bardzo klarowny, wyraźny. W definicji czy w dyskusji polskiej nad pracą pojawiło się kilka bardzo ważnych wątków i chcę je zwrócić uwagę. Chcę wyjść jednak od niepolskiego eseju pod tytułem Odys i wieprze, autorstwa niestety komunizującego Niemca, Leona Feuchtwanglera. On przeciw nazizmowi pokazywał się, że on jednak jest za komunizmem, ale to nie jest komunista. W tym eseju Odys i wieprze jest taki ciekawy obraz. On wiele mówi o tym problemie, który się pojawi w naszych czasach społecznych, w naszym rozdziale, w naszej epoce. Oto po pierwszej wojnie światów, bo to była pierwsza wojna światów, wojna trojańska, wschodu z zachodem, Odyseusz wraca do swojej żony, do Itaki, z całą załogą. Po drodze ma wiele problemów. Przeszkód. No największa to przeszkoda to ta cholerna Kirkę, wiedźma, która się w nim zakochała. No i w czasie, kiedy są na jednej z wysp, muszą wodę nabrać na drogę.
40 dni dorosły mężczyzna przeżyje przez bez jedzenia, półtora dnia bez wody. Jak ty wysiadają? Nasze. Musi być wody. I wtedy mu pilkę zamieniła całą załogę w większe. Rozbieżli się po wyspie, poukrywali. No jak teraz żeglować z wieprzami? Jak on ryje będzie wiosłował, żadne naciąga i tak dalej. No więc idzie do Kirkę, wybłagał ją, mniejsza od szczegóły, bo nie są moralne. Musiał się przespać. W każdym razie dostaje od niej zielsko czarodziejskie, magiczne. No i może zmienić te wieprze z powrotem na ludzi. Trudno, bo rozpieszli się, no i uciekają przed nim. Ale do jednego dopadł, zamienia go znów w człowieka, okazuje się to poczciwina, marynarz Eldenu. I co on mówi do niego? Do Odysa. I co ty narobił, człowieku? Znowu mnie skazujesz na bycie człowiekiem? Wiesz, jak świetnie być wieprzem? Tarzasz się w błocie, nic ci uwagi nie zwraca, żresz co chcesz, jak chcesz? A ty mi znów każesz decydować, myśleć. Gdzie ta i taka jest? Moi drodzy, ktokolwiek się zajął tematem jakimkolwiek społecznym, to spotyka się z tego typu zdarzeniem czy sytuacją. A co ty nam to opowiadasz? O świecie sprawiedliwym? O świecie solidarnym? Jak jest, tak jest, dobrze nam. Przynajmniej tu zachęcimy, tam zachęcimy. Nie trzeba żadnej odpowiedzialności. Przypomnę świetne hasło w otwierającej się nowej fabryce. Chcemy współopowiadać i współuczestniczyć. Czyli być ludźmi. Tak. To jest ten esej, ale gorzej, mówiący o tym, że człowiek często ucieka od podmiotowości. Oczywiście jeszcze gorzej, gdy ją zabierają. Polska prasa, ksiądz Józef Tischner, którego papież przywoływał w swoich wypowiedziach na temat pracy, mówił, że ona jest chora. Długo nie mógł zdiagnozować, na czym polega choroba pracy rozumianej marksistowskiej. Ale wreszcie doszedł do tego i ogłosił. Praca w marksizmie miała wyraźny cel ideologiczny. Nieważne były efekty. Jak się zobaczy na efekty gospodarki komunistycznej, w 1963 roku zarobki robotnika rosyjskiego, czy radzieckiego wtedy już, powróciły do poziomu z 1913. W 1963 roku dopiero stały się wysokości, a to się przelicza na równowartość minut pracy, na jajko, na chleb, na buty, na takie różne produkty podstawowe do życia potrzebne. I wtedy się patrzy, jak te warty pogadą, że pieniądze były już inne, a to już inne i tak dalej. Tak się to przelicza. Celem pracy było zmienić człowieka. Stąd potworna rzecz. Coś, co było ciosem śmiertelnym w myśl o pracy wcześniejszych myślicieli z całej historii ludzkości. Obozy pracy. Pracą karaną. A jeżeli mam możliwość decydować o czyjejś pracy, to ja największego przeciwnika politycznego, ideologicznego, trzeba się w tym momencie, chodzi o komunizm, ideologicznego przeciwnika, mogę zamienić na zwolennika. Czemu odpowiednią pracę dobrą. To ta słynna teoria, nadbudowa, baza. Na budowie jesteś, inteligenciki są wszyscy ogłupiali. Trzeba im po prostu pokazać, co to znaczy robota. Albo u Witkacego, u szewca mamy to samo. Na trzecim piętrze hrabiowie, w piwnicy szewcy. Szewc idzie na piętro, wyrzuca tego z salonu na dół. Sam szewc zje wszystko, co jest w siarkach, no i później nie ma pojęcia o robocie, o niczym innym.
tworzeniu produktu, a tamten dziurawi sobie palce szyjąc buty, bo nie potrafi tego nigdy zrobić. Dobierając pracę według marksistów, mogę kształtować człowieka w sposób dowolny. Mogę z nim robić cokolwiek chcę, mogę go lepić. Dlatego też dziwna idea, to już na całym marginesie. Dlaczego był ateizm związany z państwem komunistycznym? Bo ja mam cholerę im walczyć z kościołem, czy z religią. Przypomnę, 120 tysięcy różnych prawosławnych rozwalonych w państwie sowieckim. 70 tysięcy cerkwi, rozerwanych strzępy, często przez buldożery, czy też traktory takie silne, linami obowiązywali cerkwie małe i ciągle. Po co im to było? Bo to była jedyna rzeczywistość, która się nie poddawała pracy. Bo Boga nie można było ulepić pracy. No, ale to taka magia się robi. Bardzo ważne dwa nurty, które związane są także z naszym papieżem, jeden nurt, nauki o pracy u Marksa. Stary Marks, niewielu, ale niestety niektórzy na starość, jak Salomon, byli nie głupieli. Salomon też zgłupiał, choć miał dostał na mądrość od Boga. Miał tyle rząd, że już nie wiedział, nie mógł się połapać tych Boga, które miał czcić. W każdym razie stary Marks w Kapitale mówi, że jedyny wyzysk i problem pracy to polega na tym, żeby dać właściwy materialny wymiar za pracę. Nic go więcej nie interesuje. Teraz młody Marks, tutaj się nawiązuje do Jana II, który przejął od młodego Marksa jedyny termin marksistowski, który użył w swoich encyklikach. Młody Marks w 1844 roku w rękopisach filozoficzno-ekonomicznych mówi, nie, w pracy najważniejszym problemem jest alienacja, czyli wyobcowanie. Ten termin Jan Paweł II przejął. I o nim pisał. Wyobcowanie może być na różnym poziomie. Przez produkt. Jeżeli ja produkuję coś, czego nie mogę kupić, no to mnie produkt wyalienował. Patrzę na swoje samochody, które produkowałem, ja ich nigdy nie mogę w życiu kupić. Obrabiam diamenty, które nigdy, żaden z nich nie będzie moim. Później to jest jeszcze w miarę widoczne. Później jest przez stosunki pracy. Idę do pracy przymuszony, bo muszę z czego żyć. Bo niewiele mnie tam. Mało tego, muszę kłamać. Na przykład nauczyciel uczący historii w komunizmie. To według mojego Marksa jest alienacja, wyzysk człowieka. Jak ja nie mogę prawdziwie realizować tego, kim jestem. Tworzyć to, kim jestem. Prawda? No i największa alienacja możliwa to jest wyalienowanie z gatunku ludzkiego. Że jest tak styrany, że jest tak zmęczony, że jedynymi dostępnymi odczuciami są odczucia wspólne ze zwierzętami. Wrzeszczy, spożywa, przepraszam, wydala, spółkuje. Tu się czuje u siebie. Natomiast gdy mu nie pozwala mu siły wyssane przez pracę, ale nie tylko fizyczne, ale w ogóle cały układ, cała relacja jest taka, że on się czuje obco tam, gdzie są typowo ludzkie zachowania, oczekiwania. To pomyśl. Co to znaczy pomyśl? Musi być warunki, żeby to być. Uśmiechnij się. Kochaj ludzi. Buduj solidarność z innymi. Aleksander Sołżenicyn, w archipelagu Gław, mówi Dekalog? Na Syberii, w Łagle? Dekalog to jest komfort dla tych, którzy mają co zjeść. Tłumaczył demoralizację jako efekt tego, że się niszczy w człowieku, co zjeść.
Jan Paweł II zwrócił uwagę w Centesimus Annus na błąd antropologiczny. To właśnie o tym mówił. O człowieku zagubionym współcześnie. O człowieku, który nie wie, kim jest. O człowieku, który powinien odzyskiwać samoświadomość. Kim jestem? I po co ja pracuję? Dla pracy? Sam sformułował takie zdanie. Praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy. I uparcie bez przerwy przypominał. Człowiek podmiotem. On tworzy pracę. W katolickiej nauce społecznej, gdy dajemy definicję pracy, mówimy świadome uczestnictwo człowieka. A co robił? Wydobywaniu nowych doskonałości bytu. Też to może brzmi, ale to z tego wynika, że maszyna nie pracuje. Koń nie pracuje. Człowiek tylko pracuje. Bo współuczestniczy w pewnym zamyśle. Coś chce udoskonalić. Coś chce ukształtować. Bierze udział w tym cały człowiek. I to jest istota tego sukcesu, który się wiąże z pontyfikatem Jana Pawła II. Nikt wcześniej na to nie zwrócił uwagę, ale to także był gwóźdź do trumny dla komunizmu, gdy dla Bolego Serca papież to bardzo wyraźnie sformułował. Tak, wyraźnie też wskazał na solidaryzm, na solidarność. Bo człowiek jest zwierzęciem politycznym, jak to powiedział Arystoteles. Chcemy być z innymi i dla innych musi podejmować pewne wysiłki. Jedni drugim brzemionalności. Te słabsze jednostki mają prawo oczekiwać na pomoc tych silniejszych, dużych. To kapitalnie rozgrywają na co dzień solidarności. Gdy te poszczególne żądania próbuje się w ten sposób kształtować w imieniu tych najsłabszych. Także ta umowa z Kanadą. Rolnicy byliby z bardzo źle potraktowani, nasi patrzenie zagrożeni są. Podobnie jak pan przewodniczący powiedział o robotnicy, to są szczegóły tego samego zagadnienia. W polskiej definicji, w polskim debacie nad pracą doszliśmy do czegoś, co pan przewodniczący wyraźnie, tutaj wyraźnie powiedział. Podmiotem jest człowiek pracy, a nie przedmiotem przerzucanym z miejsca na miejsce. Sydczek, to jest ekonomista mierzyjącego prezydenta Havla, napisał bardzo dobrą pracę pod tytułem Dobra czy zła ekonomia. Analizuje w niej cel tej pracy, którą podejmujemy. I tam między innymi pada takie sformułowanie, dlaczego sprzątaczka, która poświęca 8 godzin na pracę i funkcjonuje dla dobra społecznego, ma zarabiać mniej niż profesor, który 8 godzin poświęca na przygotowanie referatu, wykłady, czy minister, który to samo robi? I to jest pytanie naprawdę zasadne, bo ona, oczywiście, że mogło się różnicować kompetencjami, ale on w tej dziedzinie dobrze służy społeczeństwu. Lecz dyspropocja 1:2000, prawda? Naprawdę zastanawia i rodzi proste pytanie, gdzie my jesteśmy? W układzie, gdzie jeden drugiemu kradnie z miski to, czego naprawdę nie potrzebuje? W jeden drugiemu podbieramy i gromadzimy mnóstwo materiałów czy kapitału, który nie wiadomo komu, po co jest, bo kto może zjeść 3 obiady na raz, jechać na raz 2 samochodami, w 4 domach mieszkać i tak dalej. Po co mówię? Ale to już jest zagadnienie typowo moralne,
element formacji człowieka współczesnego do korzystania z dóbr, które mamy w sposób solidarny i po prostu ludzki. Dziękuję bardzo.